Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić eksperyment myślowy z XX wieku zwany kotem Schrödingera. Jako, że jestem nieco przeziębiony, to drugą połowę odcinka przeczyta zaawansowany syntezator mowy. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jakto. W Polsce umiera Józef Piłsudski, a Niemcy, łamiąc traktat wersalski, ogłaszają powstanie Luftwaffe. Mamy rok 1935, a Erwin Schrödinger dokonuje eksperymentu myślowego, o którym prawdopodobnie słyszałeś, ale możesz nie znać jego istoty. Do brzegu. Mamy kota zamkniętego w pudełku. Mamy również źródło promieniotwórczego promieniowania, czyli nietrwały atom. Jeden atom. Charakteryzuje się on pewnym okresem półtrwania, na przykład 5 minut. Oznacza to tyle, że przez te 5 minut istnieje 50% szans, że się rozpadnie. Wróćmy do pudełka. Widzimy licznik Geigera-Millera, który zareaguje, jeżeli atom się rozpadnie, w wyniku czego aktywuje się mechanizm, który doprowadzi do rozbicia butelki z trucizną. Zatem kot w pudełku po 5 minutach ma 50% szans, że przeżyje i dokładnie tyle samo, że nie przeżyje. Wszystko zależy od tego, czy radioaktywny atom rozpadnie się i napędzi mechanizm. Coś się popsuło. Wszystko wydaje się proste i raczej kojarzy się z rachunkiem prawdopodobieństwa. Jednak z punktu widzenia opisu kwantowo-mechanicznego, kot zamknięty w pudełku jest jednocześnie żywy i martwy. Jako obiekt kwantowy znajduje się w superpozycji, czyli w każdym z możliwych tutaj dwóch stanów. Dopiero sprawdzenie pudełka doprowadza do zredukowania układu do jednego konkretnego stanu. Całą sytuację można również przedstawić jako paradoks, ponieważ omawiany kot w pudełku jest jednocześnie żywy i martwy. Wydaje się dziwne? Owa niejednoznaczność wynika z natury mechaniki kwantowej. Na początku XX wieku kilka mądrych głów doszło do wniosku, że w mikroskali zasady znane z fizyki klasycznej nie do końca się sprawdzają. Mowa tu na przykład o atomach czy ich elementach składowych, na przykład elektronach. Dzięki Heisenbergowi, i nie mam na myśli tego Heisenberga, lecz tego przemiłego pana, wiemy, że na przykład nie da się jednocześnie wyznaczyć pędu i położenia cząstki. Przemyślenia naukowców sprzed 100 lat doprowadziły m.in. do rozwoju fizyki jądrowej, która stała się zarówno genialnym narzędziem, jak i śmiercionośną bronią. Czemu w ogóle powstaje ten film? Kot Schrödingera wdarł... Kot Schrödingera wdarł się do popkultury i pojawił się w wielu filmach, serialach czy grach komputerowych. Z góry Was uspokoję. Żaden kot w wyniku tego eksperymentu myślowego nie ucierpiał. A na pewno nie z rąk Erwina Schrödingera. Na dzisiaj to jednak wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Niebezpiecznie szybko zbliżamy się do 50 subskrypcji. Do usłyszenia. Dziękuję za pomoc w odcinku. Również dziękuję.